Cześć, tu Natalia z Projektu X. Dziś opowiem Wam historię śmiertelnie chorego chłopca i strażaków, którzy spełnili jego ostatnie życzenie. Czy udało się go uratować? Koniecznie zostańcie ze mną do końca. Przebywanie z kimś u progu śmierci to jedno z najbardziej dewastujących życiowych doświadczeń. Jeszcze trudniej jest się pogodzić z odejściem tej osoby, a jeśli mówimy o dziecku, skala cierpienia jest niewyobrażalna. Tym bardziej ważne jest, żeby w czasie, jaki pozostał tej osobie na ziemi, spełniała swoje marzenia. Tracker Dukes miał zaledwie roczek, kiedy zdiagnozowano u niego nerwiaka niedojrzałego, jedną z najczęstszych postaci raka u dzieci, inaczej zwaną neuroblastomą. Chłopiec przez 2 lata dzielnie walczył, ale już zanim skończył 19 miesięcy, rak rozprzestrzenił się na około połowę jego ciała. Mimo że Tracker dzielnie znosił niezliczone rundy chemioterapii i radioterapii, rak był silniejszy i chłopiec zmarł. Zanim jednak guz go pokonał, jego czyny zainspirowały i otworzyły tysiące ludzkich serc na całym świecie. Tracker zawsze miał na twarzy piękny uśmiech. Jedną z grup, które nim ujął i zdobył szacunek, był zastęp strażacki miasta Nowego Jorku. Statą strażakiem i miłością do wszystkiego, co związane ze strażą pożarną, Tracker czuł, jakby był jednym z nich. Wszyscy przyjęli go z otwartymi ramionami, a niedługo później mianowano go nawet młodszym strażakiem nowojorskiego Departamentu Straży Pożarnej. Kiedy w 2015 roku wykryto u Trackera guza mózgu, mama zawiozła go na leczenie do nowojorskiego szpitala Rowan McDonald House. Po długim spacerze, zbliżając się do budynku szpitala, tuż przed drzwiami zauważyli 2 strażaków. Obawiali się, że coś się stało, ale byli tu jedynie z powodu drobnego incydentu. Korzystając z okazji, Tracker chciał przywitać się ze strażakami. Kiedy kapitan jednostki zobaczył idącego w ich stronę patrzącego z zachwytem chłopca, otworzył swoje ramiona, wziął go na ręce i mocno przytulił, jakby przyjaźnili się od lat. Na 3 urodzinach chłopca również pojawili się strażacy z Nowego Jorku. Możecie sobie tylko wyobrazić, jak wspaniale musiał czuć się Tracker wśród swoich kumpli po fachu. Chłopiec szczerze wierzył, że jest jednym z nich, a już niedługo on i jego rodzina mieli otrzymać ogromne wsparcie od strażaków z całego świata. Jak już wspominałam, jego tato Joshua też jest strażakiem z powołania. Służy na Hawajach i prawdziwie kocha swoją pracę. Rodzina Trackera postanowiła założyć konto na mediach społecznościowych i utworzyć hashtag Tracker Tough Challenge. Challenge polegał na zakończeniu wyniszczającej, ciężkiej terapii i sprowadzenia Trackera z powrotem na Maui, na Hawajach. Rodzice chcieli za wszelką cenę poprawić jakość jego życia, a pomogli im w tym mieszkańcy całego stanu. Tracker, trójka jego rodzeństwa i rodzice chcieli wycisnąć z życia jak najwięcej i spędzić z nim swój najwspanialszy czas. Tracker marzył też o podróżach, dlatego rodzice zabrali go na wycieczkę do Kolumbii Brytyjskiej, gdzie nauczył się jeździć na snowboardzie. Niestety 3 marca 2017 roku Tracker zmarł w ramionach swojej mamy. Wiadomość o jego śmierci poruszyła ogromną grupę zgromadzoną na stronie facebookowej poświęconej chłopcu. Wszyscy składali rodzinie kondolencje i zapewniali, że Tracker już zawsze będzie dla nich inspiracją. Jego odejście było dla Sean, jego mamy, Joshua i trójki rodzeństwa ogromnym ciosem. Kochamy cię, mały wojowniku. Biegaj po niebie bez bólu, bez łez, bez cierpienia, napisali na stronie. Po pogrzebie strażacy z Maui upamiętnili Trackera, umieszczając jego memoriał w specjalnej gablocie i wpisali go na listę zasłużonych. Od tamtej pory jego rodzice starają się uświadamiać i poszerzać wiedzę na temat dziecięcych nowotworów. Jego mama, Sean, wyznała, że nie wie, jaka czeka ich przyszłość bez ich małej iskierki, ale na pewno nigdy nie przestanie szerzyć wiedzy na temat świadomości odnośnie raka.
wierzy, że musi istnieć metoda, by zapobiec kolejnym dziecięcym ofiarom. Ojciec trackera, Joshua, opublikował zdjęcia nagrobka, na którym widnieje napis: "Miejsce to upamiętnia naszego odważnego, wspaniałego syna". W późniejszym wywiadzie wyznał, że wydało mu się to nawet dziwne, że dopiero po tym, kiedy powstał nagrobek, poczuł ulgę, bo wiedział, że teraz już na pewno pamięć o jego legendarnym synu nigdy nie zginie. Dodał też, że nieważne ile razy odwiedzałby trackera na jego grobie, świadomość, że już go z nimi nie ma, za każdym razem łamie mu serce na nowo. Śmierć to naturalny element życia. Choć czasem naprawdę trudno jest udźwignąć jej ciężar, zwłaszcza kiedy spotyka kogoś takiego jak tracker, który miał przed sobą całe życie. Jego rodzice czują obecność chłopca i są przekonani, że patrzy na nich z góry, gdzie nie ma cierpienia i nadal jest tam odważnym i silnym strażakiem. Dzięki za obejrzenie. Klikajcie w karty, lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie kanał Projekt X. To pozwala mi się rozwijać. Do usłyszenia!